Szanowni Państwo, na stan dzisiejszy mamy 80 tysięcy sklasyfikowanych meteorytów i wiele, wiele niesklasyfikowanych meteorytów. Jak rozpocząć budowanie kolekcji meteorytów? Oto 10 przykładów meteorytów do własnej kolekcji. Zapraszam. Meteorytów znamy bardzo wiele i dlatego było mi bardzo ciężko wybrać 10 meteorytów do takiej typowej polskiej kolekcji meteorytów. Niektóre fajne meteoryty musiały odpaść. To jest oczywiście moja subiektywna opinia, co w takiej kolekcji mogłoby się znaleźć. Zapraszam. Meteoryt numer 10. Najbardziej pospolitym meteorytem obecnie jest chyba meteoryt Campo del Cielo. Meteoryt ten spadł dawno, dawno temu w Argentynie. Znany jest od 1576 roku i znaleziono około 50 ton meteorytów z tego spadku. Tutaj na stole mam kilka takich przykładów. Do kolekcji możemy zakupić okazy całkowite. To jest okaz o wadze 2,4 kg. Możemy zakupić okazy całkowite, ale mniejsze. To jest okaz o wadze 92 gram. Możemy kupić także okazy całkowite z odciętą piętką. Po wytrawieniu powierzchni tego meteorytu, jest to meteoryt żelazny, oktaedryt, pojawią się figury Wittmannstattena, czyli takie błyszczące paski, jaśniejsze i ciemniejsze. Meteoryty oczywiście tniemy na płytki. Zostają nam się płytki oraz dwie piętki, więc możemy także kupić płytkę takiego meteorytu, piętkę takiego meteorytu. Jest jeszcze trzeci rodzaj. Możemy kupić takie kryształy, jakie widzicie Państwo tutaj na stole. Taki meteoryt wrzuca się do ciekłego azotu, powiedzmy minus 200 stopni Celsjusza. Meteoryt się obkurcza i wzdłuż krawędzi tych kryształów, które widzimy tutaj na przekroju, wzdłuż tych figur Wittmannstattena, meteoryt pęka i kruszy się na takie kryształy. Są to kryształy meteorytu Campo del Cielo. Meteoryt numer 9. Kolejnym meteorytem do kolekcji nie jest pojedynczy meteoryt, tylko cała klasa, a dokładniej palasyty. Moim ulubionym palasytem jest meteoryt Imilac. On jest dość drogi, kilkadziesiąt, 100 zł za 1 gram. To jest taki okaz 6-gramowy, więc to jest kilkaset złotych. Ale można kupić tańsze palasyty, takie jak tutaj, takie dwie mikro płytki palasytu Sericho lub także płytki meteorytu Seimchan. To jest także palasyt, ale te dwa fragmenty, które Państwo tutaj widzicie, nie zawierają oliwinów. Są to fragmenty czysto żelazo-niklowe. Meteoryt numer 8. Meteoryty księżycowe. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Księżyc uderza duża bryła materii, powstaje krater, no i z tego krateru materia księżycowa wyrzucona jest w
przestrzeń kosmiczną. No i po jakimś czasie takie fragmenty naszego Księżyca mogą spaść na Ziemię w postaci meteorytów. Na stan dzisiejszy znamy 633 takie meteoryty. Ja mam tutaj dwie płytki z dwóch różnych meteorytów. Płytka jednogramowa i płytka około 3-gramowa. Meteoryt numer 7. Najbardziej spektakularnym spadkiem meteorytów w XXI wieku był spadek meteorytu Czelabińsk. Wielka bryła materii wpadła w ziemską atmosferę 15 lutego 2013 roku nad Rosją, przez 30 sekund świeciła, po czym eksplodowała. Na Ziemię spadły fragmenty meteorytów i część z tych okazów widzimy tutaj na stole. Przede mną leży okaz 6-gramowy, prawie 4-gramowy oraz wiele maleńkich okazów 0,2 grama i 0,1 grama. Meteoryty Czelabińsk są wspaniałym dodatkiem do kolekcji meteorytów. Meteoryt numer 6. Kolejnym meteorytem, który według mnie powinien się znaleźć w typowej kolekcji meteorytów, jest meteoryt Canyon Diablo. Przede mną leżą tutaj dwa okazy tego meteorytu, około 80-gramowy i około 220-gramowy. Meteoryty te znajdowane są dookoła najlepiej zachowanego krateru meteorytowego na Ziemi, czyli krateru Beringera w Arizonie. Meteoryt numer 5. Meteoryt o bardzo ciekawej, świeżej skorupie obtopieniowej to meteoryt Hamadach Alhamra 346, znany też jako meteoryt Ghadamis. Jest to świeży spadek z 2018 roku. Skorupa jest przepiękna, czarna i widać na niej charakterystyczne spękania. Meteoryt numer 4. Kolejnym meteorytem do kolekcji ponownie nie będzie pojedynczy meteoryt, lecz cała klasa. A są to Eukryty. Eukryty są to meteoryty pochodzące z wierzchniej warstwy przetopionej planetoidy. Są to meteoryty kamienne, achondryty. Przede mną mam tutaj 3 okazy. 2 okazy są to meteoryty Milbilili, znane z znaleziska z Australii, oraz jeden okaz meteorytu NWA. Meteoryt numer 3. Bardzo ciekawym dodatkiem do kolekcji meteorytów jest meteoryt Allende, który także czytamy jako Allende. Jest to spadek z 1969 roku w Meksyku. Meteoryty te są bardzo ciekawe. Jest to chondryt węglisty. Jest to jeden z najstarszych meteorytów, jakie mamy na Ziemi. Jego wiek zmierzono na 4,567 miliarda lat.
Meteoryt numer 2. Na miejscu drugim mój ulubiony meteoryt, czyli meteoryt Morasco. Meteoryty Morasco znajdowane są niedaleko Poznania, a tak naprawdę to już dzisiaj w dzielnicy Poznania, w Morasku. Jest tam 7 kraterów meteorytowych i wokół nich znajdowane są meteoryty. Do dzisiaj znaleziono około 1400 sztuk. Są to meteoryty żelazne. Tutaj na stole przede mną leży 6 okazów, 2 całkowite, 2 płytki oraz 2 piętki. Jest to dość łatwo dostępny meteoryt. Meteoryt numer 1. Miejsce numer 1. Meteoryt Pułtusk. Meteoryt Pułtusk spadł 30 stycznia 1868 roku niedaleko Pułtuska. Spadł wielki deszcz meteorytów, dziesiątki tysięcy okazów. Kilka okazów widzimy tutaj na stole. Mogą to być takie maleńkie okazy, tak zwany groch pułtuski, o wadze do kilku gram, jak również większe okazy kilogramowy, czy tutaj płytka wycięta z okazu o wadze 3,7 kg. Jest to wspaniały meteoryt, znajdowany do dzisiaj. Znajduje się on w większości kolekcji na świecie. Polecam Państwu ten meteoryt do Waszej kolekcji meteorytów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.